Cześć wszystkim. Dziś kolejna relacja z wojny na Ukrainie. Od 259 dnia wojny do 227 dnia wojny, czyli od 9 do 29 listopada 2022 roku. Zapraszam do oglądania i komentowania. A zaczniemy od Hersonia. Od ostatniego filmu mogliśmy oglądać wycofywanie się jednostek rosyjskich z zachodniego brzegu Dniepru, które po pierwsze odbyło się we wymiarę zorganizowany sposób, po drugie Odbyło się w wyjątkowo bezkrwawy sposób. Co ciekawe, Ukraińcy pozwolili Rosjanom się wycofać. Spekuluje się, iż mogło dojść do porozumienia rosyjsko-ukraińskiego, gdzie Ukraińcy pozwalają Rosjanom w spokoju wycofać swoje jednostki, a w zamian Rosjanie nie zamieniają Hersonia w długobronioną twierdzę oraz nie wysadzają tamy w nowej kachowce. Ukraińcy po wycofaniu się Rosjan tereny odbijali stosunkowo powoli. Rozpoznając teren, a dopiero później wprowadzając większe siły. Pojawiło się mnóstwo nagrań pokazujących, jak wygląda realne wyzwolenie od płaczących ludzi po ludzi pokazujących, gdzie poukrywali ukraińskie flagi, z dumą i nieskrywaną radością je wykopując i wieszając na domach. Następnie Ukraińcy podjęli się umacniania i rozminowywania terenu. Warto również wspomnieć, iż pomimo tego, że Rosjanie, wycofując się, wysadzili most, jak i przeprawę, która łączyła oba brzegi Dniepru przy Hersoniu, Ukraińcy wypuścili na rosyjską stronę Dniepru siły specjalne, które prawdopodobnie dokonywały rozpoznania, ewentualnie podejmowały się innych zadań. W tym regionie obie strony przechodzą do klasycznego ostrzeliwania się artylerium przez rzekę, ponieważ w zasięgu Ukraińców są rosyjskie okopy i umocnienia, a w zasięgu Rosjan Hersoń. Więc choć ludność Hersonia została wyzwolona, to przez kolejne miesiące nie będą mieć łatwego życia. Warto dodać również, że Rosjanie korzystając z najgorszych tradycji Armii Czerwonej, zrabowali z Chersonia wszystko to, co przedstawiało dla żołnierzy jakąkolwiek większą wartość. A to czego zabrać nie mogli, zwyczajnie niszczyli, o czym okazję przekonać się miała ekspozycja tamtejszego muzeum. Odbicie tych terenów jest ogromnym sukcesem Ukraińców. Jednak warto pamiętać, że zarówno spore siły rosyjskie, jak i ukraińskie zostały w ten sposób zluzowane. Należy się więc spodziewać intensyfikacji działań na innych frontach, gdzie jak na razie panuje pewna stagnacja. Przechodząc dalej między Zaporożem a Donieckiem stabilnie, bez większych zmian. Rosjanie wielokrotnie atakowali miejscowość Wuchledar, jednak bezskutecznie. Teren ten od miesięcy pozostaje bez większych zmian, jeśli chodzi o linię kontaktu wojsk. Ani Ukraińcy, ani Rosjanie nie próżnowali przez ten czas, tworząc rozległe linie umocnień. Jednak rosyjskie, w porównaniu z innymi frontami, wydają się dość proste. Nie widać tam wykorzystywania choćby bunkrów, czy wkopywania w ziemię wcześniej przygotowanych prefabrykatów, co może oznaczać, iż Rosjanie nie planują się tam bronić. Przy samym Doniecku Rosjanie kilkukrotnie atakowali miejscowość Andrywka, zdobywając zaledwie kilka kilometrów terenu. Nieco bardziej na północ Rosjanie w dalszym ciągu atakowali i atakują Bachmut, choć ciężko to nazwać atakami, ponieważ sami Ukraińcy nazywają to bezsensownym marnowaniem żołnierzy. Co się zgadza? Rosjanie wysyłają słabo wyposażonych żołnierzy falami na dobrze umocnione pozycje. I choć zbliżyli się nieznacznie do Bachmutu, nie ma większych szans na zdobycie go. Same ataki na Bachmut, jak wspominałem w poprzednim materiale, zdają się być motywowane przez walkę o władzę w rosyjskim dowództwie, a nie jakimkolwiek sensem strategicznym. Zostaje ostatni odcinek między Swatowem a Kremienną. To tutaj Rosjanie stworzyli linie obronne, które zatrzymały ukraińską ofensywę z Hersonia. Linie te przygotowywali bardzo dobrze, są one oparte na wzniesieniach i naturalnych przeszkodach. Od ostatniego filmu Ukraińcy przynajmniej trzykrotnie przypuszczali większe ataki w tym regionie, jednak wszystkie bezskuteczne. Rosyjska obrona zdaje się być tutaj naprawdę dobrze przemyślana oraz skuteczna. Jaka prognoza na najbliższy czas? Póki co trwa swoista pauza operacyjna. Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy przegrupowują się. Mimo wszystko czas działa tutaj na korzyść Rosjan. Szacuje się, że od ogłoszenia mobilizacji wysłali oni 80 tysięcy poborowych na front, celem ustabilizowania go. Była to jednak biedna, niewyszkolona piechota. Jednak zadanie przynajmniej częściowo spełniła. Problemem jest tu jednak od 300 do 400 tysięcy żołnierzy, których wciąż jest szkolonych, zarówno w Rosji, jak i w Białorusi. Szacuje się, że Rosjanie będą mogli ich wystawić na wiosnę 2023 roku. Jest to już mimo wszystko realna siła, która, nawet rzucona partiami, jest w stanie napsuć wiele krwi Ukraińcom. Ukraińcy więc starają się naciskać Rosjan, aby jednostki te musieli jak najszybciej rzucić do walki, aby nie ukończyły one szkolenia. Na ten moment wszelkie działania zbrojne mocno wyhamowały, przez wszechobecne błoto. Stanowienie działań ciężkiego sprzętu takiego jak czołgi czy bojowe wozy piechoty możliwe będzie dopiero po solidnych i długotrwałych temperaturach ujemnych. Póki co możemy być świadkami przegrupowania się obu stron oraz walk artyleryjskich, a także podjazdowych czy też zaczepnych działań lekkiej piechoty. Warto dodać, że ponownie pojawiają się głosy o możliwości ataku z terytorium Białorusi. Tamtejszej granicy pilnuje obrona terytorialna a na samej granicy z Białorusią powstały solidne zapory czy to szerowy przeciwczołgowe. Inną sprawą są ataki na infrastrukturę krytyczną. Rosjanie serią ataków pociskami manewrującymi oraz irańskimi dronami atakują obiekty takie jak elektrownie, celem sparaliżowania Ukrainy. Ataki te odbywają się w sposób skoordynowany. Ogrom pocisków, dronów i rakiet odpalanych jest jednocześnie, w związku z czym przeciążają one obronę przeciwlotniczą i część z nich się przedziera. Wywołuje to straszne konsekwencje w ukraińskim sektorze energetycznym. Dzień po jednym z takich ataków praktycznie cała Ukraina była bez prądu. Szacuje się, że może to wywołać drugą falę uchodźców. Na koniec chciałbym dołożyć od siebie trzy grosze w sprawie tragedii w przewodowie, a raczej reakcji, które ona wywołała. Sporo osób oburzyło się. I wylewało żale, gdzie była polska obrona przeciwlotnicza. W wielkim skrócie, tam, gdzie być powinna. Po pierwsze, obrona przeciwlotnicza pilnuje tylko kluczowych miejsc, takich jak miejsca stacjonowania wojska czy infrastruktura krytyczna. Robi to zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju. I choć to smutne, ukraińska obrona przeciwlotnicza nie może pilnować takich miejsc jak miasta, nawet kijów, ponieważ istotniejsze jest osłanianie jednostek wojskowych oraz wspomnianych elektrowni. Podobnie u nas. Kolejną sprawą jest to, że pocisk mógłby być zestrzelony dopiero po przekroczeniu granicy. Nie mogłoby to mieć miejsca na terytorium Ukrainy, co jest nierealne, patrząc na fakt, iż w polskiej przestrzeni powietrznej był on zaledwie kilka sekund. Niestety nie było tu ani czasu, ani szans na reakcję, niezależnie od tego, czy był to pocisk. Niestety na dziś nie mam wielu ciekawostek. Mogę powiedzieć, iż jeden z pocisków, który spadł na Kijów, był przystosowany do przenoszenia broni jądrowej. Co oznacza, iż Rosjanom zwyczajnie kończą się konwencjonalne pociski. Ostatnią z ciekawostek jest to, iż na Ukrainie został stracony trzeci krab. Został on stracony bezpowrotnie, a sam pojazd eksplodował prawdopodobnie po trafieniu amunicją krążącą lancet, o której być może zrobię osobny materiał. To tyle na dziś. W przygotowaniu mam kolejne materiały, a wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się podobał i zachęcam do zostawienia łapki w górze oraz komentarza. Trzymajcie się!